Dzień dobry, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska i portal internetowy. Dzień dobry, Białystok. Jesteśmy dzisiaj w gościnnych progach Bistro Dobra Zmiana. Bardzo serdecznie nas przyjęli. A ze mną dzisiaj w rozmowach niekontrolowanych jest Grzegorz Chocian, prezes zarządu Fundacji Eco Pro Bono. Dzień dobry. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o tym, o ekologii w Białymstoku tak naprawdę, chociaż bardziej skupimy się na poszczególnych elementach, bo ekologia jest pojęciem bardzo szerokim. No, mamy chyba bardziej tutaj ekoaktywistów niż ekologów. Ekolog to jest chyba pan, bo pan faktycznie zajmuje się badaniem tego środowiska naturalnego, tak czy nie? No tak, ale po pierwsze ekolog to ktoś, kto ma odpowiednie wykształcenie i to wykształcenie jest też w jakiś sposób podlega normatywom w Polsce. Jest pewna grupa kierunków studiów, które pozwalają później powiedzieć o sobie, że jest się ekologiem. No, takie studia mam skończone. No, a u nas właśnie ci aktywiści to tak w zasadzie... Ja powiem szczerze, że ja mam, może nie to, że ja się z tego do końca śmieję, no ale nie traktuję poważnie na przykład Grety Thunberg, no bo to jest dziewczynka, która zakończyła edukację w wieku kilkunastu lat i ona, przepraszam, jeździ teraz po świecie, naucza. No co? Znaczy, są dwa aspekty. Pierwszy to jest właśnie ten formalny, drugi to, że ktoś może być miłośnikiem przyrody, może być wrażliwy na punkcie kwestii środowiskowych i to oczywiście dobrze. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że jest ekologiem, tak samo jak nie każdy z nas jest lekarzem, prawnikiem, nie wiem, inżynierem. Tak więc tutaj troszkę nastąpiło pomieszanie pojęć. Ja kiedyś nawet użyłem takiego określenia, że ten ktoś, kto wisi na drzewach, może jest alpinistą, ale niekoniecznie, nawet bardzo dobrym, zawodowym alpinistą, ale niekoniecznie ekologiem. Znaczy, ja jeszcze tylko powiem taką ciekawostkę, bo ostatnio właśnie pojawiła się taka informacja, że Greta Thunberg, nie pamiętam tylko, które medium, ale które się ogłosiło, że ona wniosła największy wpływ na rozwój nauki. Dziewczynka 17-letnia bez szkoły wniosła wpływ dla nauki, ale zostawmy to, przejdźmy do spraw białostockich. Chodzi o temat wody, bo tak, mieliśmy zimę suchą, bez śniegu, było mało opadów, troszkę nam tam ten deszcz popadał, ale generalnie było mało opadów. Nie mamy śniegu, nie miało co się topić. Czy czeka nas susza w mieście w najbliższym czasie? Obawiam się, że susza czeka nas w całej Polsce, nie tylko w mieście. Co więcej, to nie jest tylko przypadek tego roku, chociaż w tym roku jest on bardzo mocno widoczny, ale mamy już suszę hydrologiczną od bardzo wielu lat. Poziom wód gruntowych sukcesywnie nam się obniża, a to powoduje, że również nasycenie wodą w profilu glebowym jest bardzo niskie i to sprawia, że rzeczywiście, a to usychają na przykład świerki, które mają ten płaski system korzeniowy, a to właśnie zauważamy również drzewa w mieście, na przykład w Białymstoku. Przecież w ubiegłym roku, dwa lata temu, były problemy na przykład z lipami, które usychały. To jest efekt właśnie obniżania się poziomu wód gruntowych. Ale z czego wynika ta susza? No bo, z negatywnego bilansu pomiędzy opadami atmosferycznymi a parowaniem. Mamy dużo większe parowanie, dużo mniejsze opady niż w latach poprzednich. O Polsce się często mówi, że mamy zasoby wodne porównywalne z Egiptem. Rzeczywiście to jest niestety prawda, jeśli przeliczy się to też na mieszkańca, ale też suma opadów jest bardzo nieduża, bo mamy akurat, jesteśmy w tej strefie geograficznej, gdzie zwłaszcza w centralnej Polsce, na Kujawach, Wielkopolsce, tych opadów jest naprawdę bardzo mało. No ale z czego to wynika? No kiedyś tych opadów, nie wiem, czy śniegu, czy deszczu było więcej, bo... No, coś tu musiało się zadziać. Jesteśmy świadkami zmian klimatycznych, oczywiście. Nie ma chyba co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast dyskusja jest na ten temat, w jaki sposób sam człowiek na to wpływa. Czy to wyłącznie człowiek, czy być może jakieś dużo większe makrozjawiska mają na to wpływ. No ale na pewno z punktu widzenia samego miasta my nie jesteśmy w stanie tego zmienić z punktu widzenia liczby opadów, natomiast możemy wpływać na gospodarowanie wodą w jakimś tam niedużym stopniu. Są takie miasta, na przykład Gdynia, które już w trakcie planowania przestrzennego tak tworzą osiedla, żeby wodę retencjonować w niedużych zbiornikach osiedlowych. No właśnie, jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne w Białymstoku, mamy ich kilka. Czy to jest, te kilka wystarczy, czy trzeba tych zbiorników więcej? No bo ja powiem tak, jeden taki, jakby takie miejsce, które mnie osobiście boli, bo ja się tam wychowałam, ale no niestety czasami trochę prywaty trzeba, tak? Ale to mówię, wychowałam się na Dailidach, tam był taki staw,
na Dojlidach. On był zawsze kiedyś pełen wody, tam przychodzili wędkarze, łowili ryby. W tej chwili ten staw jest praktycznie, no nie jest stawem, on jest cały zarośnięty, a to mógłby być na przykład jeden z naturalnych zbiorników retencyjnych, bo kiedyś w ogóle to ten staw na Dojlidach, on sięgał dosłownie aż praktycznie do kościoła. Prawdopodobnie mówi Pani o tych założeniach polubomirskich, tak, przy pałacu. Ja bardziej myślałam naprzeciwko sklepu. A, jeszcze naprzeciwko, tam też jest, no ale to jest fragment całego takiego założenia funkcjonującego tego lokalnego takiego ekosystemu. Rzeczywiście, no tego typu miejsca, dobrze, jeśli one właśnie są wypełnione wodą. W mieście zwiększenie liczby oczek wodnych, chociażby, czy w Parku Zwierzynieckim, tam też są i dobrze było, żeby one cały czas funkcjonowały jak najlepiej. Sprawia, że mikroklimat się również wytwarza, bardzo korzystny, zwłaszcza w okresie upałów my to czujemy, wchodząc do parku, w miejsce zacienione, właśnie w miejsce, gdzie jest oczko wodne w pobliżu, to czujemy, że jest przyjemniej, chłodniej. No, takie rzeczy są jak najbardziej wskazane i tutaj oczywiście ukłon jest do Rady Miasta, do Prezydenta, żeby zastanowić się, w jaki sposób można by takie nowe miejsca również kształtować, chociażby w nowych obszarach zieleni planowanej. No, tutaj, czy wzdłuż Rzeki Białej, czy właśnie wzdłuż ulicy Wierzbowej, to, gdzie miejsca, gdzie pojawia się znacznie więcej wody, gdzie ona dłużej i na wyższym poziomie się znajduje, jeśli chodzi o jakieś lokalne nawet podpiętrzenie, to sprzyja właśnie tworzeniu takich przyjemnych obszarów z mikroklimatem. No dobra, miejskim. A teraz taka ciekawostka, bo to ja nadałam niestety, czy stety, tą nazwę Aqua Park Antoniuk, to jest mój pomysł, który się przyjął w mieście. Wie pan, Aqua Park Antoniuk, dlaczego? Bo tam po każdych większych tych opadach nawalnych, no to mamy pływalnie z atrakcjami między drzewami. Można zresztą ludzie przesyłali po którejś nawałnicy chyba 2 czy 3 lata temu, jak właśnie po Parku Antoniuk ludzie pływali pontonami, wiosła tam i tak dalej. Skąd się bierze właśnie na przykład, że tam się ta woda tak zbiera? Bo tutaj są zdania podzielone, tak? Jedni mówią, że zabetonowano ulicę Wierzbową i tak dalej, no ale kiedyś tam też ulica przebiegała i takich basenów żeśmy nie mieli naturalnych. Znaczy, na pewno to, że jest coraz więcej powierzchni utwardzonych, powoduje, że woda po tych powierzchniach spływa swobodnie i nagle wpada w to miejsce, gdzie się zaczyna gromadzić. No i właśnie to jest to miejsce, o którym Pani wspomniała. Wynika to z dwóch rzeczy naraz. Pierwsza to jest zwiększająca się liczba opadów nawalnych, tych intensywnych, które właśnie powodują lokalne podtopienie. I dlaczego one się pojawiają? To jest ciekawostka. To wynika z tego, że kiedyś były te zjawiska atmosferyczne trochę mniej aż tak intensywne i w przepisach prawa po prostu budowlanego przewiduje się pewne przekroje dla rur, które mają odprowadzić wodę opadową. I one po prostu są na tamte czasy, nie na bieżące. Być może ustawodawca powinien to zmienić, te normy zwiększyć na tyle, żeby przekroje tych miejsc, którymi woda ma odpływać, były trochę większe, no bo po prostu ta woda w przypadku deszczu nawalnego się tam nie mieści. Bo ja powiem tak, bo pan prezydent i urzędnicy mówią, że akurat tam w Aquaparku Antoniuk nie da się nic zrobić. Tam po prostu jak będzie deszcz, ten taki nawałnica, tak, obrywanie chmury, to tam ta woda po prostu będzie i się nic nie da z tym zrobić. Naprawdę się nie da nic z tym zrobić? Wydaje mi się, że da się, tylko to są ogromne nakłady finansowe. Trzeba by po prostu cały system przebudować, a dodatkowo no, trzeba by obniżyć lustrowody obecnie istniejącej po to, żeby ta woda dodatkowa, która spłynie po deszczu nawalnym, no, mieściła się nadal powiedzmy na tym pierwszej terasie zalewowej, czyli co najwyżej podtopiła nieco trawniki, a nie wylała się do na przykład budynków. Ja powiem, że my nie rozmawiamy sobie jakby o tym, bo nie ma o czym gadać, tylko tak, jesteśmy w tej chwili jakby no tuż przed sezonem w zasadzie tych zmian pogodowych, tak, bo idzie do nas wiosna, za chwilę się pojawią deszcze, właśnie te wszystkie takie gwałtowne zjawiska atmosferyczne, no i one później pewnie będą się utrzymywały tak przez lato. I nagle nam w ciągu ostatnich kilku lat zrobiło się tak w Białymstoku, że pojawiły się takie miejsca, właśnie w których odczuwamy, widzimy, że coś tutaj się dzieje, tak? Właśnie między innymi ten Aqua Park Antoniuk, ale jest jeszcze na przykład ulica Jurowiecka przy rondzie Świętej Faustyny, ulica Piastowska, ulica bodajże chyba Kujawska, tunel, basen kryty Fieldorfa Nila, tak? Tam się ta woda zbiera, no kiedyś tak nie było. No tam przy tunelu kiedyś tam może trochę się zbierało, no ale to nie jest tak jak ostatnio. Ilość opadów jest znacznie większa, jeśli chodzi o opad
jednorazowy, ten właśnie nawalny, mimo że w bilansie rocznym tych opadów jest mniej. One występują, można powiedzieć, bardziej gwałtownie. I stąd właśnie są te problemy. Jeśli chodzi o ulicę Poleską, no, to sam tego doświadczam, tam obok mieszkam. U Jurowiecka i Poleska to tam tworzy się jedno wielkie jeziorko. Praktycznie rondo jest zakryte wodą. Ale to właśnie dlatego, że przepływ wody pod, akurat tutaj pod wiaduktem kolejowym, prawda, jest bardzo utrudniony. Te przekroje właśnie rur, które są pod spodem, są na tyle małe, że woda zwyczajnie się tam nie mieści, płynie górą. No ale skąd się te zjawiska wzięły? Czy to wynika właśnie ze zmian klimatycznych, czy też z gospodarki jakby w Białymstoku, jakby z organizacji naszej przestrzeni publicznej? Bo to się pojawi, to, że się pojawiło, jak to mówił pan były zastępca prezydenta Białegostoku, pan Adam Poliński, mówił, że mamy więcej powierzchni szczelnych. Czy to właśnie te powierzchnie szczelne, czy może to, że nam z drzewa zniknęły, no bo zniknęło jednak kilkanaście, może już w tej chwili około nawet ponad 20 tysięcy drzew. O drzewach jeszcze sobie tam porozmawiamy, już nie dzisiaj, bo drzewa też cały czas o tym pisze, one regulują temperaturę powietrza. Regulują parowanie też i parowanie, i wodę, jakby przepływ tej wody. Ale czy to właśnie wynika z naszych tutaj działań jakby urbanistycznych, zagospodarowania przestrzeni? Czy to są te zmiany klimatyczne? No... Trzeba dwie rzeczy rozdzielić. Ilość opadów nie zależy od miasta, od planowania. No bo nie. To już są właśnie te efekty zmian klimatycznych i właśnie liczby zdarzeń takich nawalnych. Tak. Natomiast miasto na pewno w jakimś sensie może wpływać na to, ile jest tych powierzchni szczelnych, jak to pani zacytowała pana prezydenta Polińskiego. Rzeczywiście tak jest. Jeśli jest więcej powierzchni szczelnych, woda płynie na powierzchni, nie spływa, nie wsiąka lokalnie w profil glebowy i w pewnym miejscu się gromadzi, gdzie jest w stanie się zgromadzić, czyli w najniższym miejscu, a dodatkowo tam, gdzie właśnie znajduje odpływ, czy w pobliżu jakiegoś najbliższego cieku, czy jakiegoś stawu lokalnego i wtedy właśnie następuje to podpiętrzenie. Ale no, co można robić? No, właściwie pewne rzeczy już zostały zmienione na poziomie ustawodawcy. To znaczy zaczęto zwracać uwagę na tak zwane plany powodziowe i ryzyka nastąpienia powodzi, tych lokalnych podtopień, jak też powiedzi tych powodzi wielkich. I to powoduje, że już zmieniło się na tyle prawo, że nie będzie można wydawać zezwoleń, pozwoleń na budowę na przykład dla osiedli. Chociażby miałem okazję kiedyś pracować na Dolnym Śląsku, gdzie jest takie osiedle Kozanów. No to praktycznie to jest osiedle nowo wbudowane, które jak szła woda w 2010 roku, to sięgała pierwszego piętra. Ktoś wydał pozwolenie na budowę w dolinie rzeki. I generalnie w tej chwili odchodzi się od tego typu zezwoleń, żeby nie wchodzić z infrastrukturą, właśnie z tą betonową infrastrukturą miejską, z mieszkaniami, blokami, parkingami, właśnie w bardzo niskie obszary, w tym sensie nisko położone w dolinach rzecznych, żeby ich nie zabudowywać. No właśnie, bo teraz na przykład ja pisałam chyba w ubiegłym roku bodajże artykuł o zabudowie na ulicy Kujawskiej, Warmińskiej, tam... To jest przy Sybiraków generalnie i tam ludzie protestowali, bo tam był jakiś tam deweloper, który chciał wznosić jakby dalej zabudowę mieszkaniową, tak, bo popyt cały czas na mieszkania jest. No, to w jego interesie leży, żeby to budować, tak? Natomiast dla mieszkańców, którzy mają już tam mieszkania i doświadczają zalewania garaży, też no, tam i parkingów, to strasznie to wygląda, no oni protestują. I teraz urzędnicy no chyba powinni ważyć tak jakby, no bo z jednej strony muszą jakoś tam tego przedsiębiorcę potraktować na równi z innymi, no ale z drugiej strony muszą ważyć jakby te koszty takie środowiskowe, tak, które no mają wpływ dla wielu ludzi. To znaczy na gruncie przepisów prawa w tej chwili już jest tak, że nie da się ubezpieczyć takiego miejsca, które byłoby regularnie zalewane. To powoduje, że wydawanie zezwoleń na realizację takiej inwestycji, pozwoleń na budowę jest obarczone tym ryzykiem później braku ubezpieczenia. Zresztą miasto też może się bronić przed tego typu wnioskami, mówiąc, nie, no dobra, że tu jest ryzyko podtopień. Ale jeżeli miasto wie, że to jest na przykład teren, który tam nie wiem, jest podmokły, czy tam, że się zbiera woda i tak dalej, czy to jakby te argumenty, no bo to wiadomo, tak? To nie jest tak, że to wystarczy... Znaczy, to wiadomo, to z map cyfrowych, właśnie z map ryzyk powodziowych już tak. W tej chwili wynika. I czy to nie jest jakby argument dla miasta, żeby no tutaj powiedzieć tak, hola, hola, ale tutaj nie możemy budować. To jest argument dla miasta, to jest argument dla tworzenia i aktualizowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po to, by właśnie takie miejsca wyłączać z zabudowy na przykład mieszkaniowej,
po to właśnie, by uniknąć w przyszłości podtopień garaży czy piwnic. Albo na przykład wydawać zezwolenie na zabudowę na przykład jednorodzinną, bo ona... Niekoniecznie. Jednorodzinna tak samo może być zalana, jeszcze tym gorzej, nie ma gdzie uciec, tak? Natomiast no, tutaj nie mamy aż takich powodzi na szczęście w Białymstoku, natomiast zawsze jest to ryzyko czy no, po prostu zniszczenia mienia, tak? Ale z drugiej strony miasto może dzięki temu zmienić miejscowe plany bądź dokonywać pewnych korekt w miejscowych planach, powodując, że w takich obszarach właśnie by się tworzyły tereny zielone. One są jak najbardziej tam wskazane, one jak najbardziej tam dobrze będą funkcjonować, a jednocześnie nie będzie tego konfliktu interesów. Z jednej strony konflikt interesów między miastem a deweloperem, który bardzo chętnie by tam coś zbudował, bo tam jest ładnie po prostu, tak? I wtedy może miasto się bronić tym, że no tak, ale tam jest ryzyko powodziowe i przepraszamy, ale to nie jest dobre miejsce na kolejne obiekty. A z drugiej strony ograniczamy ryzyko konfliktu interesów między mieszkańcami później, którzy to mieszkania w blokach, w domach gdzieś kupią w dobrej wierze, a później mówią, ratujcie nas, bo tutaj nas zalewa. No tak, no, niekoniecznie warto było kupować w miejscu, gdzie ta woda może nas zalać. Ja jeszcze tak na koniec zapytam. Rzeka Biała jest wyregulowana. Czy rzeki trzeba regulować w miastach, no bo rzeka ma to do siebie, że my ją wyregulujemy i trzeba już cały czas pilnować, żeby ona była tak wyregulowana, bo rzeka, jak nie będzie się tego pilnować, to ona i tak popłynie swoim korytem, swoim torem, zmieni sobie tak jak ma płynąć, tak będzie płynęła. Czy właściwe jest właśnie zabezpieczenie tej rzeki, żeby ona płynęła tym miejscem, czy tym torem, jaki my wyznaczymy, czy nie? Bo to nie jest duża rzeka, ale to jest no, największa w mieście. Teraz tak, czy rzeki należy regulować? To jest długa dyskusja i czy wszystkie, nie, ale, i czy nie. Jeśli mówimy o Rzece Białej, tak. Ta część, która przepływa przez miasto, musi być uregulowana, bo tu jest już tkanka miejska. I pozostawienie jej tak samej sobie powoduje to, że właśnie może wywołać szkody, również szkody materialne, i miasto jako gospodarz oczywiście musi dokonywać regulacji rzeki przepływającej przez centrum. Natomiast rzeczywiście w wielu miejscach na całym świecie dokonuje się rozpatrywania rzek i tworzenia polderów, małych zbiorników przed dopłynięciem rzeki do miasta, to znaczy w górę rzeki. I tam w sytuacji, gdy są duże opady, przynajmniej część wody tej, która mogłaby dopłynąć do miasta, jest retencjonowana i nie kumuluje się razem z tymi opadami, które właśnie spadają na te szczelne powierzchnie, o których pani to powiedziała. Jeszcze tylko już absolutnie na koniec, czy powinniśmy oszczędzać wodę, czy jak na przykład w domu będę myła coś, czy sama będę się myła, albo pranie robię, czy powinniśmy oszczędzać tą wodę, bo tej wody faktycznie, jak pan mówi, będzie brakowało, tak? Czy my możemy coś robić, żeby... Na pewno możemy dbać o to, żeby wody jak najmniej używać. Są rozwiązania techniczne, od perlatorów zwykłych w kranach, które są. Ale to poprawi nam sytuację tutaj? Sytuację w mieście niekoniecznie, dlatego że to nie są te ilości, które powodują różnicę powodziową, tak? W żaden sposób. To raczej kwestia racjonalnego korzystania z zasobów wody. Pamiętajmy, ta woda, zanim trafi do naszych kranów, musi zostać gdzieś pobrana, tak? Później musi ta woda być odpowiednio przygotowana do tego, żebyśmy mogli ją spożyć, czyli cały proces. Spłynąć. Tak. No i na końcu później musi być oczyszczona, więc im mniej wody pobieramy, i później tym mniej musimy jej oczyszczać. No więc o tym czasem pomyślmy. Ja panu Grzegorzowi dziękuję za rozmowę. Jeszcze na pewno będziemy się spotykać, bo jest bardzo dużo tematów do poruszenia w kontekście środowiska naturalnego, między innymi wietrzenie, między innymi właśnie drzewa, tereny zielone, łąki kwietne. Masa tego jest, więc na pewno pan Grzegorz będzie częściej u nas widziany. A dzisiaj rozmawialiśmy o wodzie. Ja tylko powiem, że kilka lat temu gdzieś właśnie mówiłam, już nawet nie pamiętam, ale mówiłam na pewno, że następna wojna światowa, która będzie, to będzie o wodę. Oby jej nie było, bo zasoby wody na całym świecie maleją. Pozostajmy jednak dobrej myśli, oszczędzajmy wodę. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska i pan Grzegorz Chocian. Dziękuję bardzo. Fundacja Eco Pro Bono. A my dziękujemy restauracji Bistro Dobra Zmiana za serdeczne przyjęcie. Dziękuję.